Jakiś rok temu moja koleżanka Greczynka mówiła mi, że jej znajoma dała ogłoszenie o pracę, że poszukuje pani sprzedawczyni do butiku na 5 godzin dziennie, do butiku z ubraniami. No i wiecie, ile CV dostała? Około 300. A wiecie, ile zarabia taka pani sprzedawczyni na pół etatu w takim butiku z ubraniami? 370 euro. I jak myślicie, czy to jest dużo, czy mało? Ja sądzę, że to jest mało. I mówię do mojego męża, mówię, widzisz, a ty mówisz, że ja mało zarabiam. No co, on mnie przeprosił. No i bardzo dobrze. Dziś będzie o tym, ile zarabiamy, jakie podatki płacimy od tych zarobionych pieniążków i jeśli nie mamy dostatecznie dużych zarobków, czy możemy liczyć na jakiś pakiet socjalny. Zostańcie ze mną. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, pod vlogiem o mieszkaniach ktoś bardzo słusznie zauważył, ile ci Grecy muszą zarabiać, skoro tak dużo płacą za mieszkanie. I to jest właśnie bardzo słuszna uwaga i dzisiaj będzie o tym, ile tutaj zarabiamy. I tak w ogóle zacznijmy od sektoru państwowego, czyli urzędnicy państwowi. I tutaj właśnie przedtem słów kilka o tym resorcie, dlatego że to jest właśnie bardzo ciekawe, bo tutaj miejsca są dziedziczone z matki na córkę, z ojca na syna i trzeba mieć naprawdę bardzo szerokie plecy, żeby pracować jako urzędnik państwowy. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę. Mam dwóch kolegów. Jeden jest po prostu taki potężny mężczyzna, 190 cm wzrostu, w wojsku był w takiej brygadzie jak komandosi. Naprawdę taki wyćwiczony, taki naprawdę solidny facet. I mam jeszcze jednego, takiego mamlasa, zrobisz mu pum! I po prostu zesrany w majtki. I teraz ci dwaj panowie chcieli mieć tą samą pracę. Po prostu złożyli CV i chcieli zostać policjantami w Limanie, czyli w porcie. Taki policjant nie musi mieć skończonej żadnej specjalnej szkoły, po prostu musi mieć jakieś predyspozycje. No i zgadnijcie, który z moich kolegów dostał tą posadę? Ten komandos, czy ten gamoń z tatą strażakiem? Oczywiście, że gamoń z tatą strażakiem. Ile gamoń zarabia? Gamoń ma 1100 podstawy plus dodatki, także tak 1300 na pewno wychodzi. Więc teraz, moi drodzy, ja Wam powiem, tak mniej więcej Wam powiem, bo ja naprawdę nie zrobiłam jakiegoś tam researchu takiego szczegółowego, bo to jest też bez sensu. Tak mniej więcej, żebyście wiedzieli, jak to tutaj wygląda z zarobkami. Ja się będę trochę posiłkować, będę się komputerkiem, bo nie pamiętam wszystkiego. Więc słuchajcie, na przykład nauczyciele przedszkolni, to jest taka podstawa 1100. Szkoła średnia to samo, 1100, profesor z 15-letnim stażem, 1600, taki właśnie policjant, tak jak mówiłam, ale i ten taki w porcie, i ten taki normalny po ulicach, co chodzi sobie, ma podstawy 1100, ale trzeba powiedzieć, że oni mają bardzo dużo dodatków, takich jak na przykład praca w niebezpiecznym zawodzie, patrol na niebezpiecznych dzielnicach, no i oczywiście dodatek za nocki. No więc tak do 1500 nawet taki policjant może zarobić, no też lata pracy się liczą oczywiście. Teraz pielęgniarki, moi drodzy, wyższe wykształcenie, no to pielęgniarka zarabia 900 euro, ale oni tam muszą płacić jakieś, do jakiegoś tam funduszu i to jest około 120 euro, nie wiem o co to chodzi, bo chyba, znaczy mam jedną koleżankę pielęgniarkę, ale nigdy nie pytałam się jej o te właśnie szczegóły. Teraz edukacja technologiczna. Może chodzi o pielęgniarki, które obsługują jakieś aparatury, no to one mają 872 euro. Później to są pielęgniarki po szkole średniej, to mają 766 euro. No i taka podstawowa, no to pewnie te panie, które po prostu pomagają chorym, no to one mają 700 euro mniej więcej. Idziemy dalej. Lekarze.
Podstawowe wynagrodzenie netto takiego lekarza to jest 1550 euro. Jeśli ma stanowisko kierownicze, to podstawy ma 1700 euro. Dodatek za stanowisko odpowiedzialne ma jeszcze w wysokości 150 euro. A dyrektor pielęgniarek po 3 lat szkolenia ma wynagrodzenie w wysokości 1750 euro i dodatek za stanowisko odpowiedzialne w wysokości 450 euro. Taki pracownik KIEP to jest taki pracownik biurowy. Jeśli macie coś do załatwienia w biurze, to Wam właśnie pomoże. No to on ma podstawę 920 euro. Mam znajomą, która pracuje na poczcie, no i ona zarabia 1100 euro. Ona tam jakieś 3 lata pracuje, 5 lat bym powiedziała nawet. Teraz tak, tacy najważniejsi w sektorze tym państwowym byłoby na tyle. No teraz tacy zwykli szukacze pracy. Taki właśnie, zacznijmy od turystyki, no bo przecież turystyka to taka podstawa w Grecji i to jest tak. Miesięczne brutto kierownika hotelu, bez jakichś tam wymaganych wcześniej lat pracy, taki junior bym powiedziała, od 930 do 1936 na początku zawodu. Po 5 latach pracy odpowiednio kwota się waha od 1147 euro do 2319 euro za 40 godzin pracy tygodniowo. Ja znalazłem w ogóle w internecie taką notatkę, ale to się naprawdę, to ma bardzo duże wahania, jeśli chodzi o, w zależności od w jakim hotelu pracujesz, naprawdę w takich porządnych hotelach to oni dosyć fajnie płacą. Później, jeśli chodzi o pracownika recepcji, to zarabia od 688, to jest właśnie ta podstawa, do 1400 euro. Później po 5 latach od 780 do 1090, to też nie powiedziałabym, że dobra, to jest taka też podstawa. W ogóle ta najniższa krajowa w Grecji to jest 650 euro netto, czyli na rękę. Brutto, netto, no wiecie, na rękę. Tyle powinno się dostać, no, fizycznie. Kasjer na kasie w banku zarabia około 1000 do 1500 euro, w zależności w jakim banku pracuje i jak długo w tym banku pracuje oczywiście. Tutaj na przykład widzicie informatyk. To podstawa takiego informatyka juniora jest od 1500 euro i tu można powiedzieć, że no, w tym sektorze wszędzie są dobre zarobki, jakby nie było. I tak samo mają pracownicy IT od 1000 euro w górę i to w górę to naprawdę zależy, gdzie się dostaniesz, dlatego że ja już mówiłam, że dużo amerykańskich firm się w tym momencie otwiera na rynek grecki i na przykład tak w tym roku już, co mamy luty, Microsoft otworzyła w Grecji sobie filię i Facebook wykupił jedną firmę informatyczną z Thessalonik. Teraz, moi drodzy, pracownicy w supermarkecie. To jest tak, że są trzy takie podstawowe supermarkety jak Alfa Vita Vassilopoulos, Sklavenitis i Lidl. I te trzy supermarkety, one są takie najbardziej znane i te zarobki średnio wynoszą od, w ogóle podstawa, nie? Przychodzi taka pani do takiego supermarketu, no to jest od 700 do 800 euro, mniej więcej wszędzie to jest tak samo. Z tym, że czytałam, że w tym roku Lidl szukuje dla swoich pracowników bardzo fajne podwyżki, czyli oni tam już tam, te panie mają około od 1000 euro. Zacząć zarabiać, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Później, no oczywiście mamy supermarkety takie w Grecji, które płacą za 350 euro za 5 godzin pracy. No to trochę się, oni nie lubią trochę tych swoich pracowników, no nie rozpieszczają tych swoich pracowników, bym powiedziała. I teraz tak, taki najpopularniejszy w Grecji zawód, czyli kelnerzy, barmani, no to oni to w zależności, gdzie się dostaniesz, no to jest od 25 euro do 70 euro dniówka. No ale tutaj bardzo
bardzo fajnie zarabiasz na napiwkach, oczywiście. I w zależności ile dni pracujesz, to też trudno powiedzieć. Później, moi drodzy, ile z tej właśnie naszej pracy zabierze nam państwo? I to jest tak, opodatkowanie, forologia, zeznanie podatkowe, w zależności ile zarobiliśmy, jeśli nie przekracza 10 tysięcy rocznie, jeśli nasz zarobek nie przekroczył 10 tysięcy rocznie, to płacimy 9% od tej sumy. Później mamy 22%, później mamy 28%, później mamy 36%. Jeśli zarabiamy powyżej 40 tysięcy rocznie, no to państwo nam zabierze 44% naszego wynagrodzenia. No to to jest prawie połowę, kurde, no. Teraz tak, podatek VAT, my tutaj mówimy na to FIPIA, to jest tak, taki podstawowy to jest 24%. Ogólnie, później jest tak, 13% na produkty spożywcze, 6% jest na książki, no i lekarze płacą 0%. Tyle dobrze mają lekarze, że nie muszą płacić tego podatku FIPIA, tak jak tutaj w Polsce VAT. Moi drodzy, o i wisienka na torcie, dlatego że państwo zabiera nam dodatkowo 55% więcej tej sumy opodatkowanej jako zaliczka na przyszły rok, bo możemy być nieuczciwi i za rok nie mieć tych pieniędzy i nie zapłacić państwu, więc państwo chce być już takie, chce mieć pewność, że te pieniążki będą zapłacone. Ale wiecie co, ale to jest piękne, że zabiera nam tylko 55%, bo do zeszłego roku zabierali nam 100%. Więc nic, tylko się cieszyć. Widzicie, ci politycy są kochani. Panie Miciotaki, Efharisto, jesteś kochany. Teraz, moi drodzy, pakiet socjalny. Jeśli jest bardzo malutki, ale jest. Zacznijmy od mamusiek. Taka mamusia zasiłek na dzieci dostaje 70, 42 lub 28 euro na każde pierwsze, drugie, trzecie dziecko, w zależności oczywiście od zarobków. Później dofinansowanie do mieszkania, jeśli nie mamy dużych zarobków, no to państwo nam to mieszkanie dofinansuje i to jest w wysokości od 70 do 210 euro. Najbardziej potrzebujący mogą liczyć na pomoc państwa w wysokości 200 do 600 euro. No i oczywiście mamy zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 390 euro. No i ten właśnie pakiet socjalny w zasadzie byłoby na tyle. No, przynajmniej takie mam informacje, dzwoniłam specjalnie do mojego księgowego, żeby się go o to zapytać, no i pan księgowy był tak dobry, że udzielił mi tej właśnie informacji. I jak się wam, moi drodzy, podoba życie w Grecji? No musimy być twardzi, moi drodzy. Ciężkie czasy rodzą twardych ludzi. No i tym właśnie optymistycznym akcentem będę się z wami żegnać. Pamiętajcie, jeśli wam się podobało, dajcie tą łapkę w górę, bla, 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 napiszcie. Albo ten czerwony guziczek przyciśnijcie, jak się wam będzie chciało. On działa. Ja wam to mówię, że on działa, ale jeśli nie wierzycie, że on działa, to możecie spróbować i zobaczycie, że będzie działał. Ode mnie to już wszystko. Buziaczki, saten. Pa, pa.